Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w sezonie 4 rozdziału trzeciego. Dzisiaj, moi kochani, kupimy sobie 100 stopni karnetu bojowego. W poprzednim odcinku, czyli w ostatnim filmie w sezonie trzecim, zrobiłem konkurs, gdzie do zgarnięcia były karnety bojowe. Teraz wam się wyświetla dwóch szczęśliwych zwycięzców. Gratuluję wam mordeczki, odezwijcie się na mój e-mail gamingwithfarel@gmail.com, a ja wam podeślę kody PST, za które sobie kupicie, co tylko chcecie. I moi drodzy, mam też niespodziankę dla wszystkich osób, które jeszcze nie zdążyły wziąć udział w konkursie, a chcieliby zgarnąć na przykład karnet bojowy. Każdy, kto ma wpisany kod Farel w sklepie i napisze w komentarzu biorę udział w konkursie, bierze jeszcze udział na losowanie karnetów bojowych. Wyniki ogłoszę już w następnym odcinku, a karnety zgarniają aż 3 osoby, więc warto. Na początku, moi drodzy, polećmy sobie z zapowiedzią karnetu bojowego i zobaczmy, co tutaj się zmieniło w tej grze. Drzewo nieskończoności nie ma liści. Zobaczcie, wszystko jest pokryte chromem. Jest i paradygmat. Wow, te nowe miejscówki chromowane będą przekozackie. I mamy nowego bossa. Paradise. To będzie mocny sezon. O kurde. Postać zmieniona w chrom cała. Możemy się zmieniać w postać. Takiego jakby gluta chromatycznego. Wow. Pani Kicia, widzieliście? Żeński odpowiednik Miałśniaka, ale czad. Czy ona przeszła przez ścianę przed chwilą? Ale będzie Wiksa w tym sezonie. Pani Spider-Man to jest... Jak ona miała? Kurczę. Pierwsza miłość Spidermana. Napiszcie w komentarzu. O, wygląda to naprawdę mega, mega mocno. Nie mogę się doczekać, zagram pierwszy raz. Moi drodzy, jesteśmy już w lobby. Od razu wskakujemy, kupujemy 13 tysięcy fałdolców. Każdy, kto chciałby mieć tyle fałdolców na swoim koncie, zostawia łapeczkę w górę. Fałdolce doładowane i moi drodzy, wchodzimy w karnet bojowy. Kup poziomy, oczywiście kupujemy wszystkie. Wydajemy 13 tysięcy, wow! I mamy to! O cholera, ile gwiazdek! Co jest? Czy wy to widzicie? Albo coś się przymiesiło, albo ich tyle jest do odebrania! Polećmy na sam koniec, halo! Dalej, 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 dalej! Zawiesiłem gierkę. Mamy to! Karnet bojowy i sobie przejrzyjmy teraz, co my tutaj mamy. Paradygmat, rzeczywistość w końcu powróciła do Fortnite, została dodana. Mega fajny skinek. Lecimy dalej. O kurcze, Byte. Wygląda jak jakiś taki amerykański raper. Ma chromatyczne ręce. Mega fajnie to wygląda. Taka jest do niego lotnia, patrzcie na to. Wow. Możemy odebrać sobie nagrodę? Oczywiście tak. Ale nagrody sobie poodbieramy dopiero później, więc sobie przelećmy jeszcze, co my tutaj mamy. Do tego jest taki Blade, księżycowy obrońca, nieźle. Mamy nowe smugi. Tutaj, o kurcze, ta broń wygląda kozacko. Lecimy dalej, co to jest? Kucyki, okej, jego fryzura. O kurde, tu jaki outfit porąbany. No nieźle to wygląda. O, jaki czad, gryz, zobaczcie, to jest chłop, który siedzi wewnątrz miśka i nim steruje, ale bajer, siedzi normalnie w tym, w kiślu. Do tego taka gryzowy gluciak, fajnie to wygląda. I taka zbajerowana lotnia, balon na gorący siorb, okej, okay. Fajne, fajne rzeczy. I jest pani Kicia, Miałczacha, o kurcze, żeński odpowiednik naszego Miałśniaka, wygląda mocno i nie gadę, to jest laserek, za którym ona będzie niby ganiać, tak, koty tak ganiają za laserkiem, zobaczcie jak ten Vegeta głupio głową ma i stara się to złapać, porąbane, kilof z kostki, fajny, plecaczek taki zwykły, no i jakaś taka lotnia, z tych takich zwyklejszych, ale w kotki, więc fajnie. O kurcze, fajny plecaczek, to już mi się podoba, taki anime, będzie noszone i mamy Lennox Rose, wygląda jak ta czarodziejka z księżyca, takie malowanko i mamy tutaj co? O nie, z Króla Lwa, Simba, kojarzycie, nie, jak się urodził, mega fajna emotka, podniesienie na duchu i tu mamy takie smugi różowe, okej, okay. Lennox Rose, świeża rozrabiaczka, okej, okay. Bardzo fajnie pomalowana, też nowy plecaczek i paradygmat, pancerz bojowy. No dobra, nice. Wow, Twin,
Strój legendarny. Taki chłop w kapturze. No nawet fajne. Fajna fryzura, fajna fryzura. No pani Kicia oczywiście w takim wychillowanym stylu z tęczą, jak to do bombowych barb pasuje zazwyczaj. Taki kilofik. I taka lotnia z Bajrawana, nice. Mamy panią, która się nazywa Cyfryzacja. Wow, jeszcze do tego jest emotka taka, tak? No dobra, czy to baba jest... Facet zmienia się w babę, tak? Ale dziwne. Będzie testowane na live'ikach. I mamy Spider-Gwen, czyli pierwsza miłość Spider-Mana, tak? To jest ona. Tutaj mamy też oczywiście emotkę Spider-Manowską. O, Runtak Fiflak to się chyba nazywa. Generalnie taka kompilacja różnych salt i fiflaków. Taki bębenek, fajne. I co? I to jest za ostatni poziom? No to odbieramy wszystko! Odebraliśmy wszystkie nagrody. Dalej, 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 dalej. Zobaczymy. Oczywiście są fałdolce. Lecimy, lecimy dalej. Czy wszystkie skiny mi się odebrały? Tak. Wszystko. To wyposażymy sobie oczywiście ostatni skin. Odbierz. Zobacz nagrodę. Fajnie ona wygląda. Mi się mega podoba. I chyba będzie można jej później jakoś przeedytować maskę, co? Sprawdźmy sobie to. Najnowsze skiny. Moi drodzy, 630 skinów jak coś na moim koncie. Słabo. Tak, pani Kicia ma dwie edycje. To mnie interesowało. I ona też może ściągnąć maskę? Może. Patrzcie. Jaka ślicznotka z tymi spiegami na twarzy. Mega fajny skinek. Podoba mi się mocno. Super zasadny poziom. No i moi drodzy, to by było na tyle. Z tego karnecichu. Na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, bierz udział w konkursie, napisz w komentarzu, biorę udział w konkursie, a my widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!